Szczęść Boże, rodacy, w imieniu Konfederacji składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu, kolejnego projektu z cyklu Ukrainiec Plus. To projekt, który prolongować ma fundamentalną nierówność wobec prawa, przedłużając przywileje, w tym socjalne, dla osób nie będących obywatelami polskimi. Nabycie polskiego obywatelstwa jest skandalicznie łatwe, ale pomijając te kwestie, wy, zjednoczony obóz, koalicja wojenno-chanukowa, chcecie, by Ukraińcy w Polsce cieszyli się przywilejami socjalnymi, a zatem chcecie, by naród polski ponosił konsekwencje finansowe polityki, która zdaniem Konfederacji nie należy do polskiego interesu narodowego i nie mieści się w granicach polskiej racji stanu. Z tej mównicy szereg razy pytałem, jak długo jeszcze chcecie to czynić? Okładać Polaków kosztami szkodliwych i sprowadzających powszechne niebezpieczeństwo na naród polski doktryn geopolitycznych. Odpowiedzi nie było, a jeśli padała, to zawsze trąbka dracko z tej trybuny do zwycięstwa. Otóż zaznaczmy to wyraźnie. Formułowanie, stawianie polityce polskiej celów przez nią samą nieosiągalnych jest czynieniem z narodu polskiego zakładnika cudzej polityki, polityki obcych stolic. To są zatem powody, dla których Konfederacja nie popiera, nie poprze i popierać nie będzie takiego ustawodawstwa. Skończcie z tym. Nie czyńcie Polaków zakładnikami i płatnikami cudzej polityki. Konfederacja, wolność i niepodległość.